Chciałbym, drodzy, na początku, w związku z tym, że czas mamy dzisiaj dosyć dobrze wypełniony w różnych myślach, ale na początek chciałbym jeszcze nawiązać do tego dnia, który mamy nazwany Dniem Szafarstwa dzisiaj. Szafarstwo jest rzeczą, na którą nauka Ewangelii, szczególnie też sam Pan Jezus, kładzie silny nacisk, prawda? Szereg razy Pan Jezus podkreślał i w różny sposób ważność szafarstwa. I to nie w kontekście tylko finansowym. W czasach końca, gdy Jezus opowiadał właśnie uczniom o tym, jakie będą znaki świadczyły o Jego rychłym powrocie, to właśnie podobieństwo o talentach jest jednym z tych podobieństw, które ma szczególną aktualność, prawda? Ono jest skierowane do współczesnego pokolenia. Tam, pamiętacie, jest kilka tych przypowieści, które Pan Jezus kieruje. Pierwsze to jest o wiernym, niewiernym słudze. Później jest o 10 pannach, a następnie właśnie podobieństwo o talentach, gdzie Jezus Chrystus właśnie mówi o potrzebie aktywności, rozwijania darów i talentów, które od Boga otrzymujemy. Także jest to ważne, abyśmy tutaj badali serca pod tym względem, czy mamy w naszych sercach świadomość, że to, co mamy, a raczej wydaje się, że nam, że mamy, czy w odpowiedni sposób tym gospodarujemy właśnie na chwałę Bogu. Czy jesteśmy chętni, aby dzielić się tym, co mamy? No i to jest taka cudowna Boża prawidłowość, że każdy, kto się dzieli, to jakoś mu nie ubywa, ale ma nowe możliwości i Bóg mu dodaje zamiast by wydawało się po ludzku na to patrząc, że ubywa. Taka jest Boża rachuba, taka jest Boża matematyka. Drodzy, to tak skrótowo, króciutko, natomiast ja chciałbym w rozważaniu, które teraz chcę zaproponować, nawiązać jeszcze, cieszę się, że ta myśl też była przez Krzysztofa poruszona, do czasu 10 dni modlitwy. Tam nawet na koniec tych czytanek była taka sugestia, żeby na koniec właśnie zrobić takie jakby nabożeństwo, gdzie jeszcze raz to wszystko zostanie zebrane i wydobyte to, co cenne. No, w związku z tym, że mnie nie było tutaj oczywiście, kiedy się ten czas modlitw kończył, 10 dni w tą sobotę, ale nie chciałbym jakby tej kwestii tak pozostawić, że to było już dawno, ale w jakiś sposób jeszcze do tego nawiązać. Więc pozwólcie, że kilka myśli, oczywiście to będzie skrótowe, właśnie na bazie tych czytanek. Chcę przypomnieć, że one były zatytułowane, miały wspólny tytuł Poselstwo trójanielskie, a modlitwa. Tak? Czyli poselstwo, które jest tak bardzo aktualne w naszym czasie, które Bóg kieruje do współczesnych ludzi i w zborze, w misja wewnętrzna i na zewnątrz, misja zewnętrzna. Modlitwa jest czymś, co powinno być nieodłączną częścią służby tych, którzy o tym poselstwie głoszą, czy też o tym poselstwie słuchają i przyjmują do swoich serc. A jakie jest pierwsze poselstwo anielskie? Tak z pamięci, zreferujcie, proszę bardzo. Tak, anioł ma w ręku Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować wszystkim ludom, narodom, plemionom i językom. Tak? No i właśnie pierwsza myśl to jest taka, że byliśmy zachęceni do pilności w modlitwie. No, jest bardzo dobrze, kiedy lud Boży ma zwyczaj modlitwy, a zwyczaj modlitwy to jest coś, co się buduje nieraz od dzieciństwa, prawda? Potem te zwyczaje trudno jest tak wprowadzić, zwłaszcza, że życie jest intensywne dzisiaj i mamy różne inne propozycje spędzenia czasu, niekoniecznie na modlitwie.
Więc ten zwyczaj modlitwy jest taką sprawą, o której chyba rodzice powinni najbardziej pamiętać przy wychowaniu swoich dzieci, żeby wdrażać właśnie dzieci, aby już od maleńkości miały ten zwyczaj modlitwy. Ja sobie przypominam, że mnie rodzice uczyli modlitwy, uczyli mnie pacierza i moim obowiązkiem było ten pacierz odmawiać wieczorem. No więc jak odmawiałem, chodziło o to, żeby jak najszybciej, tak? No i już było odmówione. No ale taki jakiś zwyczaj pozostał, prawda? I to, że o północy mnie obudzicie, to ja to potrafię wszystko do tej pory. Chociaż już tego nie praktykuję, ale potrafi człowiek to wszystko wyrecytować, bo to gdzieś tam utkwiło, prawda? No i to jest zwyczaj, tak? To jest coś, co jeśli się powtarza, to później nawet jakbyśmy się czuli nieswojo, gdy tego nie ma. A więc tego pewnie nie wypracujemy ani w tygodniu modlitwy, ani w 10 dniach modlitwy. To jest praca dłuższa, ale ten zwyczaj modlitwy warto właśnie budować i pielęgnować. Jezus obiecuje, że szczególną taką treścią naszych modlitw, które Bóg z upodobaniem przyjmuje, to nie tyle po prostu słowa, które będą dotyczyły jakichś rzeczy związanych z naszą bieżącą sytuacją, chociaż jak najbardziej. Ale szczególnie Bogu się podoba, gdy prosimy o rzeczy duchowe, tak? Kiedy prosimy o zrozumienie prawdy. Pamiętacie Daniela? On potrafił w tej kwestii nawet pościć, bo nie rozumiał pewnych fragmentów proroc biblijnych. Chciał to zrozumieć i w tej sprawie właśnie pościł i modlił się. Nie wiem, czy my tak mamy taki zwyczaj, że czegoś w Biblii nie rozumiemy i w tym kierunku właśnie w ten sposób działamy. O Ducha Świętego Słowo Boże zachęca, Jezus zachęca, módlcie się o Ducha Świętego, tak? A więc to są takie kwestie właśnie dotyczące naszego rozwoju duchowego. I teraz poselstwo trójanielskie rozpoczyna się od tego anioła, który ma Ewangelię wieczną. Ewangelia, dobra nowina. Tą Ewangelię musimy, czy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ją zwiastować. To zwiastowanie wiemy, że nieraz jest problematyczne, bo potrzeba Bożego działania, żeby serca były otwarte, potrzeba pewnej umiejętności, żeby tą Ewangelię przekazywać, a w ogóle ta Ewangelia jest tak wspaniała, tak cudowna, że nieraz wręcz brakuje nam słów, żeby ją w sposób taki wyjątkowy, na jaki zasługuje, przekazać. No i te wszystkie kwestie są powodem do tego, że nasze kolana powinny się skłaniać przed Bogiem. Mnie Pan Bóg tak jakoś prowadzi w ostatnim czasie, że chociaż człowiek jakby ma już w tej służbie Bożej kolejne lata doświadczeń, ale taką mam myśl, że i to tak w zasadzie mogę powiedzieć, że to tak jest praktykowane przeze mnie, że ilekroć biorę telefon do ręki, dawniej się brało słuchawki, teraz się nie bierze, ale biorę telefon do ręki, aby do kogoś zadzwonić, prawda? Albo słyszę, że ten telefon dzwoni i nie wiem, co tam mnie czeka po drugiej stronie, prawda? To wzdycham do Boga, Panie Boże, dopomóż, żeby ta rozmowa, której nie wiem, o czym będzie i nieraz może z kim, żebyś mnie prowadził w tej rozmowie, prawda? Albo gdzieś odwiedziny, lekcja biblijna. I też człowiek prosi Boga, żeby właśnie poprowadził tą rozmowę, bo doświadczenie to za mało. Tak? Czy pewna wiedza, to jest potrzeba Bożego prowadzenia. A więc
niespodziewane sytuacje życiowe, związane szczególnie też z kwestiami związanymi z głoszeniem Ewangelii, niechaj skłaniają nas do próśb do Boga, ale przede wszystkim też do uwielbienia dla Boga, który obmyślił tak wspaniały, cudowny plan zbawienia, który porusza ludzkie serca, gdy o tym się dowiadują, a zwłaszcza gdy wcześniej mieli jakieś zupełnie wykrzywione poglądy na ten temat, no i mogą się dowiedzieć, że wieczna Ewangelia jest dostępna dla każdego, kto wierzy przez zasługi naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A więc oczywiście też potrzeba jest Ducha Świętego, o którym też nasze lekcje mówiły, czytanki mówiły, i ten Duch Święty jest nam obiecany, ale też, tak jak wspomniałem, Jezus zachęca, żeby prosić o Ducha Świętego. No, już na pewno nieraz żeśmy się zastanawiali nad tym, co to znaczy, że Pan Bóg pragnie nam tego Ducha Świętego dać, ale my mamy Go o to prosić i Jemu się podoba, że Go o to prosimy. I do tego jeszcze jakby oczekuje od nas, jest to warunek, prawda, żebyśmy Go prosili, to On wtedy nam da. Bez proszenia jakby nie ma, tak? No i okazuje się właśnie, że to jest taki szczególny Boży plan dotyczący modlitwy, że człowiek, który prosi, to jakby też wzmacnia się w nim pragnienie danej rzeczy, prawda? Bo tak, to może by się przydało, ale niekoniecznie to takie potrzebne, no bo są inne sposoby, moje zdolności, moje umiejętności, ale gdy idziemy w tym kierunku, do których nas Bóg zaprasza, czyli prosimy o to, o Ducha Świętego, to wówczas to pragnienie się wzmacnia. Zresztą o cokolwiek prosimy, nie tylko o Ducha Świętego, ale o cokolwiek prosimy, to pragnienie Bożego błogosławieństwa się wzmacnia. Pamiętacie Jakuba, który tak bardzo prosił, pragnął Bożego błogosławieństwa, że odważył się wypowiedzieć słowa: nie puszczę Cię, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Gdyby tam chociaż była nutka jakiegoś rozkazu dla Boga, egoizmu, no to nie chciałbym być w skórze Jakuba w tym momencie, ale tam była pokora i takie, można powiedzieć, dziecięce zaufanie w tej kwestii, i Boże błogosławieństwo przyszło do Jakuba. O czym mówi drugie poselstwo anielskie? Upadł Babilon, tak? No i jak to poselstwo może nas inspirować do modlitwy? Sama myśl o tym, że Babilon upadł, ma w sobie jakby pewien apel, tak? Do ludzi, którzy o tym się dowiadują, prawda? No, bo skoro na przykład jestem w Babilonie, czy jestem cząstką Babilonu i ten Babilon upadł, no to coś z tym trzeba zrobić, tak? No i w rozdziale 18 mamy tą myśl rozwiniętą, prawda, że to drugie poselstwo anielskie będzie ze szczególną mocą głoszone, prawda? Tam ziemia rozjaśnia się od blasku tego poselstwa, prawda? Upadł Babilon i tam jest jeszcze dodane do tego poselstwa, prawda? Nie wiem, czy wiecie, co tam jest dodane. To musimy sobie przeczytać, a więc otwórzmy 18 rozdział Księgi Objawienia. Objawienie, rozdział 18. Nie tylko, że to poselstwo jest tak rozwinięte, ale jeszcze coś jest dodane szczególnego. Mam na myśli werset 4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. A więc ci, którzy być może do tej pory się wahali,
Być może byli skrępowani różnymi okolicznościami, prawda? Obawiali się utraty może dochodowej pracy, albo obawiali się konfliktów w rodzinie spowodowanych decyzją opuszczenia Babilonu i skierowania się do Boga, na drogi Boże. Albo innych jeszcze jakichś rozterek w sercu ci ludzie mają, aby to wszystko jakoś poukładać i iść za głosem Bożym. Czyż to nie wymaga modlitwy? Jak najbardziej. Każdy człowiek, ten, który głosi to poselstwo, ale też ten, do którego to poselstwo dociera, potrzebuje tej Bożego prowadzenia, Bożej odwagi, aby też przezwyciężyć to wszystko, z czym się spotyka i aby wypełnić to zadanie, do którego jest wezwany. Jeszcze wracając do pierwszego anioła, nie wspomniałem o jeszcze jednej ważnej kwestii, że poselstwo pierwszego anioła mówi o sądzie Bożym, tak? No i sąd Boży, to wiemy, że jest sprawa niebłaha, bo sąd nie decyduje o błahych sprawach, ale decyduje o wieczności, tak? Jest taki rozdział w książce Wielki Bój, zatytułowany jest ten rozdział Sąd Śledczy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja opowiem takie swoje wrażenie, gdy przeczytałem, jak to ten sąd będzie wyglądał. I tam jest to tak opisane, zresztą tak jak też i Słowo Boże mówi, ale tam są te myśli zebrane, prawda? Że Boży sąd nad każdym człowiekiem będzie dokładny, prawda? Nasze czyny, no to wiadomo, że czyny jawne i jakieś ukryte będzie to wszystko. Nasze słowa, i jeszcze myśli, a jeszcze do tego, jak my mogliśmy kiedyś coś dobrego uczynić, a nie uczyliśmy, prawda? To też jest, Biblia mówi, że to jest grzech. Nie? I to też jakby zaniechanie tych naszych zdolności rozwoju talentów też, nie? W to wszystko wchodzi. To muszę powiedzieć, że tak troszkę gęsia skórka na plecach mi się pojawiła, gdy na ten temat czytałem. Ale chwała Bogu, była też druga część, tak? Że jest tam nasz orędownik. I jest szansa na tym sądzie wyjść obronną ręką. No i drodzy, czyż to też nie wymaga, abyśmy kierowali do Boga modlitwę i myśleli, bo ten sąd idzie, tak? My tam wszystkiego nie wiemy, na jakim etapie ten Boży sąd jest, ale w końcu przyjdzie taki moment, kiedy tam moje imię będzie wyczytane, czy wasze, i karta po karcie, dzień po dniu naszego życia będzie przez Pana Boga rozważony w towarzystwie aniołów i ostatecznie w Księdze Życia, zakładamy, że nasze imiona są w Księdze Życia, tak? Zakładamy to, czy nie? Tak. A skąd wiemy o tym, że nasze imiona są w Księdze Życia? Nie rozumiem. Musicie jakby tak wyraźniej. Siostra tutaj coś bada. Nikogo nie odrzuci prezesa, do niego przychodzi na przykład. Okej, okay, dobrze. Czyli w Księdze Życia są imiona ci, którzy oddali swoje serce Bogu, tak? Przyszli do Niego, no i przyjęli dar zbawienia, przyjęli Ewangelię. Wtedy nasze imiona w Księdze Życia się znajdują. I teraz chodzi o to, żeby te księgi w Księdze Życia, nasze imię, ostało się na sądzie. Żeby tam go nie wygumkowano, prawda? Bo to będzie coś strasznego, jeśli by to imię zostało wygumkowane, wymazane. No i to jest właśnie istota Bożego Sądu. Drodzy, módlmy się w tej kwestii. Myślmy o tym Bożym Sądzie, bo ten sąd jest niezwykle istotny, a przede wszystkim, żebyśmy tak myśleli o sobie, jak Bóg o nas myśli, tak? Żeby to nie rozeszło się, prawda? My o sobie myślimy, że jesteśmy zgubieni, a Bóg o nas myśli, nie, ty jesteś tu w Księdze Życia, ty jesteś moim dzieckiem, tak?
żeby człowiek nie zwątpił. I odwrotnie, ja tam na pewno będę, bo ja tyle dobrego dla Boga czynię i dla bliźnich, no, a okaże się, że osąd Boży jest inny w tej kwestii. No i tutaj ta modlitwa, niech nas Bóg prowadzi, aby nasze myśli szły we właściwym kierunku, abyśmy tutaj szli tymi drogami, które Pan Jezus nam wskazuje. Drodzy, chrześcijanin ma różnorodne doświadczenia. Dzisiaj żeśmy wspomnieli o tym, że Pan Jezus też miał różne etapy i przyszedł w życiu Jezusa czas szczególnych pokus, prawda? Szatan uderzył na Jezusa. W Getsemane to spowodowało, że Jezus, pamiętamy opis Ewangelii, pocił się krwawym potem. Można powiedzieć, los ludzkości zależał od wyniku tych modlitw Jezusa i od Jego ostatecznej decyzji. Ale chociaż ludzka natura Jezusa mówiła: Panie Boże, Ojcze, ten kielich niech mnie minie. Ale mówi: jeśli można. Ale jeszcze dodaje: nie moja wola, ale Twoja się stanie. I chociaż Jezus był drżący i taki przytłoczony grzechami całego świata, to gdy sytuacja się zakończyła, kiedy nadchodziła zgraja, to u Jezusa jedna rzecz się zmieniła. Miał już w sercu pokój. Rozmowa z Bogiem, przybycie anioła, od ludzi nie miał wsparcia, ale niebo tego wsparcia mu nie odmówiło. Przybył anioł, rozmowa z aniołem dodała Jezusowi otuchy i wypełniły się słowa, o których też psalm, który brat Krzysztof czytał dzisiaj, mówiły, prawda? Bo psalm mówi o człowieku, który, można powiedzieć, rozmawia z Bogiem, modli się i wynikiem tej modlitwy jest pokój serca. Tam psalmista wypowiada słowa: uciszyłem moją duszę, uspokoiłem, tak? To jest jeden z tych wspaniałych efektów właśnie modlitwy, który daje nam pokój wewnętrzny, daje nam wewnętrzną siłę. A uczniowie? Wyspali się, to powinni mieć dużo siły i energii, tak? No ale wtedy, kiedy ta siła wewnętrzna była potrzebna, oni to zaprzepaścili, możliwość tej otrzymania od Boga tej Bożej łaski, daru, wsparcia. No i stchórzyli, pouciekali i przeżywali bardzo trudne momenty w związku z tym. Ich wiara się chwiała. O, dzięki miłosierdziu Bożemu to wszystko zostało wyprostowane. Ale to nie musiało wcale tak być. Mogli być wzmocnieni i mogli być po prostu w zupełnie innej pozycji. Kończąc rozważanie, chciałbym sięgnąć do Księgi Objawienia, rozdziału 19. I tam przeczytajmy werset 5. Dziewiętnasty rozdział, werset 5. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. A więc każda nasza modlitwa powinna jakby też ten element uwielbienia Boga zawierać, gdyż Bóg obiecuje, że więcej niż my nawet sobie pomyślimy, On jest w stanie dla nas uczynić. On nas stworzył, On nas zbawił. On prowadzi ludzi poza śmierć, prowadzi do wieczności. I właśnie nasze modlitwy mogą być tym kanałem, przez który otrzymujemy Boże błogosławieństwo. Niech nasze modlitwy nie będą tylko zwyczajem. Dobrze, żeby były zwyczajem, ale niech nie będą tylko takim właśnie rytuałem, który spełniamy,
ale niech będą żywe. To wymaga troszkę takiego jakby zaangażowania z naszej strony, wymaga wyobraźni, bo przecież my mówimy, ale odpowiedzi bezpośrednio nie słyszymy, prawda? A więc to wymaga takiego pewnego wysiłku intelektualnego, ale należy to jakby podjąć, otworzyć nasze serca przed Bogiem i wtedy to błogosławieństwo modlitwy będzie nam towarzyszyło, będziemy przez Boga wzmocnieni i Boże błogosławieństwo spłynie w czasie, który szczególnie będzie dla nas potrzebny, gdy ta modlitwa, to wzmocnienie będzie dla nas ważne. Chwała Bogu niech będzie. Módlmy się, korzystajmy z tego, a owoce będą w naszym indywidualnym też życiu i tak jak tutaj słyszę, także pewne decyzje związane z funkcjonowaniem zboru, z życiem modlitwy, w wyniku tych także wspólnych modlitw zostały, już stają się widoczne.